Cześć, witajcie, Lemon, kanału Retro Gulasz. Dzisiaj Commodore 64. Na ten komputer było kilka czy kilkanaście tytułów takich, które przyprawiały o wyrywanie włosów z głowy, nerwice. Należały one do takiego gatunku, ja to nazywałem, to były pamięciówki. Jedną z takich pamięciówek była gra Rick Dangerous, którą już pokazywałem na tym kanale. Chodzi o to, że tego typu gry są bezlitosne, gdy nawet mamy jakiś niesamowity koci refleks, to musimy najpierw ileś razy zginąć, żeby grę wyskillować, dlatego że bez zapamiętania układu plansz nie jesteśmy w stanie w odpowiednim czasie zareagować. Także Rick Dangerous był jedną z takich zręcznościówek platformowych. Natomiast dzisiaj kolejny tytuł, który mnie po prostu rozpieprzał w tamtych latach. Jest to Delta od Talamus z 87 roku. Jest to strzelanka kosmiczna, horyzontalna, czyli coś jak R-Type Salamander. No jednak tutaj gra jest bezlitosna od samego początku. Bez zapamiętywania układu wylatujących przeciwników, układu, powiedzmy, tła, o które możemy się tutaj rozpieprzyć. Nie jesteśmy w stanie przejść nawet pierwszego levelu, chociaż pierwszy level to myślę, że po stracie trzech żyć może by się dało przejść. Cóż takiego jest w tej grze, że chcę Wam dzisiaj ją pokazać? Ano przede wszystkim dlatego, że jest frustrująca i stanowi wyzwanie. I w tamtych latach stanowiła takie wyzwanie. Dwa, że fajna muzyka też jest Roba Hubbarda, szczególnie na planszy tytułowej. Dopiero po latach dowiedziałem się, że nie jest to jego autorska produkcja, ta muzyka tytułowa, jest to jego 8-bitowa interpretacja utworu Phila Glassa. Także która powstała kilka lat wcześniej, bodajże w 83 czy 2 roku. Grę wyróżniają też nietypowe systemy zbierania power-upów, ale o tym już podczas gameplayu, także spróbujmy się w to po raz kolejny pomęczyć. No to lecimy. I od razu mniej więcej na środek trzeba się ustawić. I tu już mamy power-upy. Te niebieskie zbieramy za każdą zestrzeloną linię, eskadrę przeciwników, dostajemy więcej tych power-upów, ale możemy wziąć tylko jeden naraz, czyli ten żeśmy pominęli, bierzemy ten. Jedne dają nam przyspieszenie oczywiście naszego silnika, czyli szybciej się poruszamy, niektóre, a tu bierzemy środkowy. Ja teraz mądruję, bo już to grałem przed nagraniem kilka razy. No i druga plansza. I tak mówię, jeżeli chcielibyśmy zebrać więcej niż jeden power-up, jest to niemożliwe. Znaczy jeden power-up na raz. Bo zaraz po zabraniu pierwszego niebieskiego, reszta, o widzicie, zmienia nam się na szary. No a teraz ten skurwiel mnie tu będzie. No. Udało się. I znowu środek. Wygląda to prosto, ale ja wiem, gdzie to wyleci. Przynajmniej w tych pierwszych levelach. Mistrzem w to nigdy nie byłem, ani nie jestem, ale przynajmniej znam zasady. O. I tu jakbyśmy tego nie wzięli, to mamy przesrane. Już wiecie dlaczego. To była prędkość i tych słupów byśmy nie wyminęli. Tylko teraz jest trudniej, bo się ciężej manewruje przy takim szybkim poruszaniu się. Często ginąłem, ale udało się. Długo będzie. Będziemy mieli koniec. Bierzemy to.
czwarty. Mówię, po pierwsze trzeba zapamiętać układ wrogów, układ power-upów, wiedzieć, który należy wziąć kiedy, bo to też jest droga. Metodą prób i błędów się takie rzeczy robi. No i pamiętać, który symbol do czego służy. A to jest tam gdzieś opisane, ale... Tu się zagapiłem, nie wziąłem tam jakiegoś power-upa, ale no dobra. Porażka. Gra, jak widzicie, nie jest zbyt kolorowa, choć graficznie poprawna. 87 rok, no szału nie robi. Jednak wciąga. Level 5. Dawać, bituj. No tu przy podstawowych strzałach to staniemy zmiecieni. Siódemka, jak to mówię, potrójne strzały. I pyk. Musimy dalej. No, tu akurat nic żeśmy nie dostali, bo tak ciula to jest kurwa. No właśnie. No i teraz będą. Teraz będą fryty. Chociaż szybko strzelać mamy dobrą, ale przydałyby się tu jakieś potrójne strzały czy coś. O! Tu wystarczy raz coś porządnie spierdolić i jest po grze. No, plansza szósta. No, tu tak przed chwilą tak samo. Przy wolnych strzałach nie mamy szans właśnie. Tego typu gra. No. Kurwa, od tyłu. Nie da rady chyba. Nie pamiętam, jak się to przechodziło. Game over. No ale myślę, że do prezentacji wystarczy. Przejdźmy sobie do podsumowania. No i jak widzieliście, robiłem co mogłem. Dalej nie chce mi się w to ćwiczyć. Kiedyś miałem więcej cierpliwości. Gra w tamtych latach nie tylko mnie, wszystkich nas, jeśli chodzi o moich znajomych, frustrowała, jednak i tak do niej żeśmy wracali, bo stanowiła ona taki poważny element rywalizacji. Ach, ja już doszedłem do tego levelu, ja do tamtego. No ja pamiętam, doszedłem w tą grę do 14 levelu, w tamtych latach oczywiście. Gra posiada 32 levele, więc nie byłem nawet w połowie. Też jak ogląda się cudze gameplaye, w tą gierkę wygląda to wszystko bardzo prosto, sprawnie. No nic bardziej mylnego, wystarczy usiąść do tego tytułu i samemu przekonać się, gdzie znajdują się granice frustracji. Do nakręcenia tego odcinka nakłonił mnie też poniekąd Retroszpunta fan, który tam przy okazji prezentacji jakiejś składanki gier, bodajże na Kardyżu, przeszedł tak na pałę, akurat Delta tam była, to jakoś na pałę mu się udało przejść pierwszy level. I napisałem mu w komentarzu, że tak się w to nie gra, muszę ci pokazać, o co w tej grze chodzi. Mam nadzieję, Dawid, że pomogłem. No, jak widać, też mistrzem w to na razie nie jestem, chociaż po tak długiej przerwie parę leveli przejść, to myślę, że całkiem nie najgorzej. Pewnie jeszcze do tego tytułu wrócę, bo skoro sobie już o nim przypomniałem, spróbuję pobić swój rekord, czyli 14 level. Osobiście nie znam nikogo, kto by tą grę przeszedł, chociaż na YouTubie już parę gameplay takich widziałem, ale to muszą być jakieś cyborgi. No, jeżeli macie na tyle cierpliwości i nerwów, to proponuję spróbować się z tym tytułem. Na dzisiaj ja się z Wami żegnam, do następnego Gara Gier. Cześć!